Wolna antena. Radia Wnet. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie jak w każdy wtorek. Dzisiaj wyjątkowa audycja. Zawieszamy zdobycie Wielkich Łuków, trochę zaczekają, a gościem moim jest Tomasz Szczepański. Witaj Tomku. Dzień dobry. Który przedstawi nam swoje spojrzenie na sprawę bardzo aktualną, sprawę Ukrainy, a ja dodam przy okazji Tatarów Krymskich, którzy są jeszcze bardziej aktualni w obecnej sytuacji. Raz jeszcze witam Państwa. Tomku, jesteś po raz pierwszy gościem Radia Wnet. Bardzo jestem ciekaw, znam Twoją przeszłość, no, nasi słuchacze za chwilę pewnie poznają. Byłeś bardzo zaangażowany w Konfederacji KPN, Polski Niepodległej i masz swój konkretny stosunek do spraw bieżących, czyli Ukrainy. Co sądzisz? Jaka jest obecnie sytuacja, jakie są ewentualne prognozy, no i jakie mogą być skutki tych działań, których jesteśmy świadkami? Sprawa ukraińska jest tutaj w kontekście polskim oczywiście wieloaspektowa. Ja chciałbym się skupić na jakichś takich dwóch tylko aspektach, które dotyczą spraw troszeczkę również wewnątrz polskich. Mianowicie pierwszy, czego my jako Polacy, kierując się interesem narodowym, racją stanu, winniśmy sobie życzyć. I to jest może pierwsza rzecz, o której kilka słów. No jest rzeczą zrozumiałą, że powinniśmy sobie życzyć utrwalenia się niepodległego państwa ukraińskiego,
utrwalenia się nie tylko w sensie formalnym, no bo formalnie to niepodległe przecież było cały czas od 1991 roku, ale także w sensie faktycznym. A gdy mówimy o sensie faktycznym, to chodzi o zarówno cały ten aspekt gospodarczy, o którym jest dość sporo w naszej publicystyce, ale także i o aspekt kulturowy, który jest niesłychanie ważny, gdyż to jednak ludzie decydują, moim zdaniem przynajmniej, także o wszystkich innych sprawach, także gospodarczych. To nie jest tak, że gospodarka kieruje ludźmi, ostatecznie kieruje zawsze wola ludzka. I jeżeli ta wola będzie, to wola jest w stanie przewalczyć różne okoliczności, czy geograficzne, czy gospodarcze, w każdym razie przewalczyć w bardzo dużym, Masz wielką wiarę w bardzo człowieka. dużej. No człowiek jest twórcą historii, po prostu. Szkoła Cenne. historiozoficzna, z Cenne. którą czuję się związany. Szkoła za drugi, idąca w swoich źródłach od Nietzschego i Brzozowskiego, zawsze stawiała na to, że to człowiek jest twórcą, panem swojej historii, panem swojego losu, nawet jeżeli nie w sensie zawsze faktycznym, bo wiadomo, że można pokazać wiele sytuacji, w których nie jest, to w sensie potencjalnym, że na pewno powinien być i że może być. I tutaj zresztą mamy właśnie taką sytuację. To, co się dzieje, jest oczywiście próbą ze strony Moskwy rewindykacji imperium. Ja się zgadzam z tymi, którzy uważali, że Putin grał o całą Ukrainę, nie o żaden Krym i nawet nie o obwody wschodnie, że ewentualna gra na jej podział to jest jakiś taki jego plan B albo może nawet plan C. I tutaj nie jestem oryginalny, bo tutaj mówi o tym bardzo wielu polskich publicystów, nie tylko polskich, zresztą publicystów i obserwatorów. To, co się dzieje, niezależnie od tego, jak się rozwinie, ma jeden taki bardzo pozytywny aspekt, mianowicie pogłębia przepaść między Ukraińcami a Rosjanami, między orientacją moskiewską. Zostawia mało miejsca na to, co w ukraińskiej tradycji politycznej było i co jeden z ich teoretyków, Dmytro Doncow, nazywał, taki teoretyk nacjonalizmu ukraińskiego, nazywał prowansalstwem, to znaczy takie poczucie małorosyjskości, to znaczy, że Ukrainiec to jest odmiana Rosjanina Taki jakby. mniejszy Rosjanin. Tak. Na wzór oczywiście prowansalczyków, to jak wiemy, istnieje język prowansalski, literatura prowansalska, ale nie ma narodu prowansalskiego, bo oni są wszyscy dobrymi Francuzami, prawda? I czy jakieś tam wyjątki, to tylko potwierdzają regułę. Tutaj ta opcja na bycie w imperium, można powiedzieć, bycie częścią składową imperium, była opcją jakoś kulturowo realną, bo niezależnie od tego, że jak powiedzmy dla nas wydawałaby się dość obrzydliwa, jako że bycie w imperium moskiewskim ma się traktujemy jako niegodne człowieka, to jednak zupełnie inaczej może to być postrzegane, zwłaszcza na Ukrainie Wschodniej, gdzie te imperium dawało też pewne możliwości, na przykład możliwości awansu w skali państwa kontynentu, prawda? Więc to jest coraz mniej, można powiedzieć, że z każdym strzałem na Krymie będzie coraz mniej na tą opcję, tak? I to jest rzecz szalenie ważna. Zmniejsza się ilość Wielkorusów. Mało, Małorusów, no bo ale ilość Wielkorusów to jest tak. Rosjanin, tak? Ilość tych Rosjan, no to tam będzie, bo to się nie, powiedzmy sobie, nie ma zjawiska na razie takiego, żeby były jakieś straty ludzkie po obu stronach, tak? Ale mówimy, że zmniejsza się ilość tak zwanych Małorusów, to znaczy Ukraińców, którzy są gotowi zachować swoją świadomość wyłącznie na poziomie folkloru Domowym. domowym, na poziomie Gogola, można powiedzieć, tak? Który, jak wiadomo, był Ukraińcem z pochodzenia, ale był jednocześnie świadomie z wyboru Rosyjskim pisarzem. pisarzem rosyjskim, tak? Tutaj to jest rzecz ważna. I oczywiście i z naszego punktu widzenia, no przede wszystkim chyba z ukraińskiego punktu widzenia, jest to rzecz pozytywna. Nawet gdyby mieli ten Krym przejściowo utracić, to myślę, że to jest olbrzymia korzyść taka Taktyczny. perspektywiczna, ja bym powiedział nawet, tak? Natomiast druga rzecz, te wydarzenia pokazały, i tutaj już przechodzę do, powiedzmy sobie, jakiegoś takiego naszego podwórka. No, niezależnie od tego, że w aspekcie wewnątrzpolskim na przykład rośnie trochę platformie w sondażach, bo ludzie się boją, a zawsze jak się ludzie boją, to Garną się do garną rządu, się tak. do władzy, do tego, co jest, powiedzmy, tak? Zwłaszcza, że tutaj prezydent Komorowski może grać rolę ojca narodu. Jemu to wychodzi bardzo dobrze, niestety, prawda? Oczywiście człowiek, który jako jedyny głosował za zachowaniem WSI, czyli moskiewskiej agentury,
w Polsce nie jest wiarygodny dla mnie czy dla ciebie, tak? Ale te jego, można powiedzieć, patriotyczne zagrania i jowialny wygląd jak najbardziej działają. I to ja wierzę w to, że ma tak duży procent w sondażach, bo jednak ludzie... No Machiavelli już dawno napisał, że widzieć dane jest każdemu, a dotykać niewielu, prawda? Więc jasną jest rzeczą, że ludzie tutaj kierują się pozorami, a w sytuacji zagrożenia także i uczuciami. Więc na krótką metę tutaj obóz rządzący może coś zyskać, ale tak naprawdę te wydarzenia są pokazem potężnej klęski obozu rządzącego. Klęski wieloaspektowej. Po pierwsze, klęski jego polityki zagranicznej. Cała ta polityka tak zwanego resetu, całe to naśmiewanie się z Lecha Kaczyńskiego, które, proszę zwrócić uwagę, znikło jak nożem uciął. Teraz się okazuje, że w Gruzji miał rację i przyznają to nawet... Milczeniem przynajmniej. Tak. Nawet ci, co na nim za tą Gruzję psy wieszali. I to jest... Kiedy Rosja pokazała się tym, czym jest... I co dla każdego obserwatora wydawałoby się dość oczywiste, że jest po prostu imperium, które chce powrócić do hegemonii w jakiejś części świata przynajmniej, nakręcanym nadal ideologią, tylko że tutaj zmienia się troszeczkę ta ideologia, nie ma już komunizmu, ale i prawosławie, i teoria trzeciego Rzymu pełniły funkcję takiej legitymizacji tendencji imperialnych, to samo eurazjatyzm, który jest taką chyba rezerwową koncepcją elit rosyjskich, żeby tę integrację, reintegrację imperium dokonać. I cała ta polityka uległości, układności, no, okazała się tym, czym jest, to znaczy niczym po prostu, tak? Druga rzecz, całe wyszły absurdy polityki w dziedzinie obronności, rezygnacja z armii, z poboru, która jest, jeżeli mówimy o kraju, który może być potencjalnie przynajmniej zaatakowany, a jego części mogą się znaleźć pod okupacją, no to oczywiście tutaj rezygnacja z wykształcenia militarnego, przynajmniej mężczyzn, jest czystym absurdem. I teraz odważnie publicyści zajmujący się wojskowością w Polsce zaczęli o tym mówić, choćby ostatnio na łamach w sieci, tak? Co było, powiedzmy, dla tradycji, którą jakoś tam reprezentuje, dla Konfederacji Polski Niepodległej, dzisiaj już nieistniejącej, prawda, ale czy teraz dla Ruchu Narodowego, stowarzyszenie, w którym działam, jest częścią Ruchu Narodowego, to postulat przywrócenia powszechnej służby wojskowej mężczyzn był czymś po prostu oczywistym i on staje się coraz bardziej oczywistym. Myślę, że także dla jakiejś części lemingów, czyli tej bazy społecznej systemu Tuska. I to oczywiście pytanie, jak my to jako naród wykorzystamy tę chwilę prawdy, ale może się to okazać dla nas czymś w sumie korzystnym, jako taki moment otrzeźwienia, moment szoku, tak? Oczywiście nie odpowiem na pytanie, czy nie jest za późno. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt i tutaj na tym chciałbym może zakończyć, jak Ukraina wpłynęła na naszą wewnętrzną tutaj sytuację. Jak na pewno zauważyłeś, praktycznie od 1989 roku byliśmy wychowani w duchu takiego demoliberalnego, pacyfistycznego hedonizmu. Absurdalna teoria... Wojny nie będzie, wygodnie. Tak, absurdalna teoria obowiązki są małego, niekonieczne. Już zapomnianego historiozofa o końcu historii, którą to, zdaje się, jacyś idioci wykładali nawet studentom. Znaczy mówię o idiotach z tytułami profesorskimi i doktorskimi. Pożytecznymi. Tak, tak. Także to wszystko, cały ten bełkot jednak zadziałał. To znaczy zostało wychowane pokolenie nie tylko takie, które powiedzmy nigdy nie było w wojsku, ale zostało wychowane pokolenie, które bierze w te brednie. Że wojsko nie jest potrzebne. Tak, że człowiek jest z natury dobry, że konflikty można zagadać, że wszystko jest przedmiotem dyskusji, że rozwiązanie siłowe, rozwiązanie albo nie jest opcją. Tymczasem prosty przegląd historii pokazuje, że rozwiązanie siłowe jest opcją i że istnieją sytuacje, w których... Agresorowi się opłaca. Po prostu tak, w których jest to opcja racjonalna. I nieprzygotowanie narodu na taką sytuację jest oczywiście winą przede wszystkim kierowników, nawet nie tyle jego polityki, co kierowników jego systemu wychowawczego. I myślę, że jeżeli kryzys potrwa dłużej, a nic nie wskazuje na to, by miał się szybko skończyć,
Będzie to miało pewien skutek. Ja może zakończę, także skutek dla kultury. Ja może tę część wypowiedzi zakończę jakimś takim bardzo konkretnym przykładem. W naszych szkołach średnich czyta się Gombrowicza, którego robi się jakby centralną postać dwudziestowiecznej polskiej literatury. Jeżeli mielibyśmy poważnie traktować wychowanie w duchu republikańskim i patriotycznym, to oczywiście Gombrowicz nie powinien być żadną lekturą, ponieważ nie chodzi o to, żeby kogokolwiek tutaj zakazywać. Jestem przeciwko jakimkolwiek zakazom, niech sobie ludzie czytają, co chcą, ale niesie on jednoznaczny przekaz. Przekaz indywidualistyczny, przekaz hedonistyczny, przekaz antywspólnotowy. Tymczasem my musimy wychować ludzi, którzy w odpowiedniej chwili będą gotowi dokonać poświęceń dla wspólnoty, dla narodu, którzy będą. Wiedząc, że nie oni będą beneficjentami tych działań. Tak, zgadza się, którzy będą gotowi rozumieć, że istnieją niezbywalne obowiązki wobec wspólnoty i że oni są nie tylko jednostkami, ale są także częścią wspólnoty. Którzy będą bardziej kwadratowi niż okrągli, tak? Takimi zębatymi kołami, by tutaj zacytować mało znany zespół rockowy Nordika, który zwrócił uwagę, że jakby ideałem jednostki tutaj są właśnie takie zębate koła, czyli powiedzmy sobie, człowiek jest częścią pewnego mechanizmu narodowego, nie tylko wyłącznie jakąś leibnicowską monadą, prawda, oddzielną od wszystkich innych. I kiedy parę lat temu mecenas Giertych, który akurat to rozumiał, chciał tego Gombrowicza wyrzucić w sposób niezręczny, to robił, to jest inna rzecz, ale intencja była słuszna, chciał tego Gombrowicza wyrzucić z listy lektur. Oczywiście podniósł się wrzask. Nie jestem dziwnie pewien, że jakkolwiek ten kryzys się zakończy, jeżeli następny jakiś minister oświaty z tego Gombrowicza wyrzuci z listy lektur, a zastąpi go Sienkiewiczem, to już wrzask będzie znacznie mniejszy. Tak, bo odżyły kresy myślenia ludzkiego. To jest chyba ciekawe stwierdzenie. Mnie zdumiewa jedna rzecz, Tomku, że tak wielu młodych nagle odczuło, że los Ukrainy jest ściśle związany z nami. I w wypowiedzi jednego z młodych ludzi usłyszałem nawet coś takiego: panie profesorze, to jesteśmy jak dżownica, to jest drugi nasz koniec. W tym jest duch Rzeczpospolitej. Czyli pewnej wspólnoty dziejów, chociaż różności narodów. Ja zaznaczam, że ja nie robiłem żadnych badań i wydaje mi się, że i moje, i twoje tutaj opinie są niestety i muszą być, jest nieuniknione, są bardzo subiektywne, bo na przykład mając konto na... Ale mają prawo. Zostałem namówiony przez kolegów właśnie z młodszego pokolenia do założenia konta na Zuckerbergu, znaczy Facebooka i tam, mając powiedzmy dostęp do tego świata facebookowego, zauważyłem, że powiedzmy polscy zwolennicy opcji poddańczej, tak, czyli opcji prorosyjskiej, opcji putinowskiej, i to ja mówię przede wszystkim zwolennicy, umownie mówiąc, skojarzeni z tym, co bardzo umownie w Polsce nazywa się prawicą. No, jakby to powiedzieć, podnieśli głowę, tak? I nie chodzi tu już wyłącznie o powiedzmy ekscentrycznego, aczkolwiek wybitnego naukowca, jakim jest profesor Wielomski, który ogłosił, że Putin jest katechonem, czyli istotą. Tłumacz od razu na polski. Jest to pojęcie z apokalipsy, to jest władca, który powstrzymuje chaos. A dlatego Putin dla Wielomskiego jest katechonem, że pedałów nie lubi, powiedzmy goni wariatki feministki z Pussy Riot, tak? Z cerkwi, tak. Tak. No ja oczywiście tutaj popieram go jak najbardziej w stopowaniu propagandy pederastycznej. To jest jakby jasne, ale ja dostrzegam jeszcze inne aspekty wrogie nam, znacznie ważniejsze niż pożyteczne skądinąd ograniczanie propagandy pedalskiej. Natomiast dla jakiejś części naszych konserwatystów jest to postać szalenie pozytywna. Jeśli na przykład spojrzeć na ich strony internetowe, na ich blogi, na ich wypowiedzi facebookowe, to bardzo dużo się tego zobaczy. Ja na pewno jestem przekonany, że na pewno tam jest pewien element agenturalności też, to znaczy agenci wpływu moskiewscy też tutaj jakoś tam działają, ale jednak nie popadajmy w paranoję, to jest żywe. To agentura zawsze opiera się na jakichś realiach, tak? Siła agentury komunistycznej opierała się na realnych problemach społecznych, tak? Nie wiem, w Ameryce Łacińskiej powiedzmy, w minionym wieku, tak? To nigdy nie jest tak, Także ona się bierze z powietrza, tak? że się bierze z powietrza. Także to jest to. Druga rzecz, która się tutaj
raczej objawiła rykoszetem. No, przez 20 parę lat państwo nie zdołało w godny sposób uczcić ofiar rzezi wołyńskiej. I tutaj teraz zarówno rozczarowani kresowiacy, jak i opcja promoskiewska, jak i na pewno agenci Moskwy mają kolejny argument, powiedzmy sobie, do żerowania. Tak? Do rozegrania. I tutaj to zresztą widać, prawda, no, gołym okiem. Weźmy sobie sprawę księdza Isakowicza-Zaleskiego. Zresztą, jeżeli już jestem przy głosie, to można... No jesteś. Można księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu zadać bardzo proste pytanie. Jeżeli on troszczy się o Polaków na Kresach, to dlaczego, znaczy na Ukrainie konkretnie, to dlaczego ani razu nie wypowiedział się w sposób jednoznaczny, że polityka Kościoła na Ukrainie, polityka jest ukrainizująca, przyczyniła się do zmniejszania tej liczby tam Polaków będących. Jeżeli w ostatnim spisie 89 roku tych Polaków było tam 240 tysięcy w ukraińskiej SSR, a w ostatnim spisie tym, co był w Ukrainie niepodległej, jest 142 tysiące, no to skąd się to wzięło? No to wiadomo, ten spadek się wziął nie z tego, że kogokolwiek zabito, bo przez 20 parę lat nigdy żaden nacjonalista ukraiński nie zabił żadnego Polaka, tak? Przynajmniej w sposób taki polityczny, celowy, świadomy, tak? Natomiast Kościół katolicki, który wprowadził tam ukrainizację w nabożeństw w wielu wypadkach, w oczywisty sposób zmniejszył tą liczbę Polaków, no bo jak wcześniej... Pchnął ich jakby w stronę tak, języka ukraińskiego. Przyspieszając też proces ukrainizacji. Z punktu widzenia Kościoła jest to całkowicie naturalne i normalne. Kościół się chce zakorzenić w miejscowym... Jest w miejscowej ponadnarodowy. Masie. Tak, jest ponadnarodowy, w związku z czym chce mieć, powiedzmy tutaj, jak ci Polacy rozpuszczą się w miejscowej masie, no to nie będą Polakami, będą katolikami i dla Kościoła będzie to zysk. Ale z punktu widzenia interesu narodowego, jeżeli ksiądz Isakowicz-Zaleski mieli się być obrońcą polskiego interesu narodowego, no to to jest oczywiście działalność szkodliwa i o tym powinien chociaż jeden swój felieton poświęcić, czego nie zrobił, tak? Natomiast w jednym z jego felietonów wyczytałem jakąś dość zaskakującą mnie informację, nie mającą jakiegoś tam w statystykach pokrycia o milionie Polaków na Kresach. No chyba, że dla księdza Zaleskiego każdy katolik na Kresach jest Polakiem, co jest no po prostu nieprawdą i tak to trzeba nazwać. No, zostawmy księdza Isakowicza trochę w spokoju, ale ja ci zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą zdaje się statystyki nie uchwyciły. Pełniłem funkcję konsula polonijnego w Charkowie i ku mojemu zdziwieniu, jak grzyby po deszczu wyrastały polskie, to się nazywało wtedy autonomie kulturalne, czyli mówiąc krótko, skupiska. I odwiedzając je, no a z urzędu musiałem tam być, żeby nadać rangę i tak dalej, to się pytam, jakie korzenie, co? I widzę, że oni są nie za bardzo, mówi, ja to tam korzenisz. Jeden mi powiedział prawdę, bodajże w Zaporożu lub w którymś z tych właśnie takich Doniecko-podobnych miast, że ja to tam korzeni żadnych nie mam, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Ale wie pan, Ukraińcy mają mnie za Ruskiego. Ruscy za Ukraińca, bo nie chcę być Rosjaninem. Więc jak ja się określę Polakiem, to nie dość, że obie strony dadzą mi spokój, to jeszcze zaczęły mnie szanować. I ku mojemu zdziwieniu możesz sobie dopisać te stracone 100 tysięcy na Zachodzie, które się nagle rozpłynęły i właściwie przyjęły. No skoro urodziłem się na Ukrainie, to jestem Ukraińcem, gdyż na Wschodzie w ogóle inaczej pojmuje się naród. No nie tak, całkiem inaczej, ale nie według tych standardów, które my tu znamy z Europy Zachodniej, z wiosny. Oni nie przeszli wiosny ludów, już nie mówiąc o renesansie. Tak. W związku z tym często ojczyzna jest tam, gdzie się urodziłeś, jak to mówią, gdzie chleb jadłeś. Natomiast ci Polacy kulturowi, bo ci ludzie się na przykład bardzo gorliwie uczyli języka polskiego. Pytali mnie, czy koniecznie muszą chodzić do kościoła polskiego. Ja powiedziałem, że niekoniecznie, ale jak chcą słyszeć polski, no to niech przyjdą chociaż dla poprawy języka. Morał był z tego prosty, że kultura polska jest pewnym wyznacznikiem standardów moralnych. Nie katolicyzm wyłącznie, tylko kultura polska. Czyli ktoś mi powiedział, no ja wprawdzie nie jestem Polakiem, ale też jestem przeciw. Właśnie to słynne określenie. Na pewno jest atrakcyjna, ale to już... I uważana za antykomunistyczną. Tak. Miałem rozmowę z młodym człowiekiem, rozmowę iście z Gombrowicza, bym powiedział, a nawet z Mrożka, który mnie przekonywał, że nie było polskich komunistów. Ja powiedziałem, no, k sożaleniu niestety, ale byli, no, to nie da się ich ukryć, no, jako historyk. A on powiedział, pan się myli, panie konsulu, ale kiedy już go przyparłem do muru, nagle krzyknął, a widział pan Żydów, faszystów?
No nie, no to nie ma Polaków komunistów. Tak. I ja stwierdziłem, że mam do czynienia no, z takim zbitkiem emocjonalnym, że go nie należy racjonalizować. Należy go zostawić w takim przeświadczeniu, że Polska jest to nie tylko antidotum na komunizm, ale to jest antybiotyk, który go niszczy. To dobrze, że jest taka opinia. Zresztą z podobnymi opiniami też się zetknąłem podczas swoich pobytów na Ukrainie, ale jeżeli mówimy już o Polsce z naszego doświadczenia i oglądu, to jednak sytuacja ukraińska poza odruchami zrozumienia, że los Ukrainy jest ważny dla losu, dla bytu niepodległej Polski, które to rozumienie jest dość mocno zakorzenione w polskiej myśli politycznej, w polskiej tradycji. No, przypomnieć tu chociażby politykę Piłsudskiego z lat odzyskania niepodległości, układ Piłsudski-Petlura. To jednak objawiło się również coś innego. To znaczy objawiła się z jednej strony jakaś, można powiedzieć, istniejąca w Polsce no jednak opcja prorosyjska, no, w sumie zawsze ona była w naszej myśli politycznej, tylko ona była marginesem, ale ona była marginesem zauważalnym, tak? Aktywizującym się. W momentach, zwłaszcza aktywizującym się w momentach kryzysu, w momentach jakichś przesileń. Oraz to chyba też trzeba powiedzieć, jakiś taki margines lęku, który Moskwa może przetworzyć politycznie. Te wszystkie głosy, żeby trzymać się powiedzmy od tego z daleka, bo tutaj jakby nie mamy w tym żadnego konkretnego interesu, albo trzymać się z daleka, bo banderowcy, coś tam. Mm-hmm. Ten margines lęku, on oczywiście istnieje. Notabene myślę, że ten margines lęku istnieje tak, że ujawnił się wtedy, kiedy zaistniała katastrofa smoleńska, tak? Że przecież także jacyś tam sympatycy Platformy czy SLD, z którymi zdarzyło mi się rozmawiać, to prywatnie ich argument był taki, no to co, wypowiemy wojnę Rosji, tak? Tak, czyli jakby jako krańcowy. Ujawnimy, że to oni, tak. No to trzeba będzie im wojnę wypowiedzieć. Ale to użycie tego argumentu oczywiście oznacza, że... Że kłammy dalej. Tak, po prostu. Udawajmy, że wiatr zawiał. I to jest także czynnik, który się tutaj ujawnił. Te wszystkie głosy o tym, że jedyny nasz interes ewentualnie to wspierać tam Polonię i zabytki. Natomiast znowu jest to także głos na przykład Isakowicza-Zaleskiego, jako że to człowiek ma autorytet i autentyczne dokonania, głos szczególnie szkodliwy, więc to trzeba tutaj podkreślić. To jest też skutek kryzysu. I jednak miara tego, że takie odrodzenie ducha polskiego, który był duchem niezależności, duchem odrzucenia, właśnie duchem republikańskim, duchem odrzucenia wszelkiego panowania nad sobą, nie w pełni się dokonało przez minione 23 lata. Mhm. Czyli tak. No, oddając cześć jednak, mimo wszelkich tutaj zawirowań, narodowi ukraińskiemu, że umiał się przeciwstawić i że ów Majdan był rzeczywiście społecznym zjawiskiem, niezależnie od tego już, kto tam dowoził żywność, ale jak wiem od przyjaciół tam będących, to wszyscy dowozili. Nawet ludzie z domów wychodziły, kobiety z kanapkami, ażeby wspomóc, czym mogli. Posłuchajmy hymnu Ukrainy, na temat którego powiem tylko dwa słowa, ponieważ już wspominałem wcześniej. Jest on z ducha Mazurka Dąbrowskiego. Ale pamiętajmy, że w Legionach śpiewano Baćko Dąbrowski nas prowadzi. Byli tam chłopi galicyjscy i Mazurek też jest wspólny. Tak jak hymn wywodzi się z jego ducha, stworzył go jego słowa Michajło Werbicki, urodzony pod Przemyślem w Uchrynowie, który do dzisiaj jest w granicach Polski. Jest tam piękna cerkiew i jest tam jego grób. A zatem szczene wmerła Ukraina, jeszcze nie zginęła Ukraina, jest kontynuacją ducha niepodległej Rzeczpospolitej. Gdy my padamy pod ciężarem kolejnych powstań, budzi się ruch, budzi się duch na Ukrainie. Dodam, że jeden z powstańców styczniowych, gdy go wieziono do twierdzy kijowskiej, Płaton Krzyżanowski, prawosławny zresztą, bohater powstania, dowódca oddziału na Kijowszczyźnie, śpiewał właśnie tę pieśń, rozstrzelany potem w fosie owej twierdzy. Posłuchajmy. Święte, 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 święte.
Drodzy Państwo, z hymnem tym związana jest jeszcze jedna anegdotyczna, acz prawdziwa sytuacja. Mianowicie w czasie demonstracji, kiedy zanim jeszcze padły strzały na Majdanie, demonstracji poparcia dla Majdanu, na którą bracia Ukraińcy zaprosili nas, Polaków, pod ambasadą Ukrainy odśpiewany został hymn. Hymn jest tak skonstruowany, jak Państwo słyszeli, a kto ukraiński trochę rozumie, to treść też pojął, że śpiewa go Ukrainiec. Nasza Ukraina od swojego serca, tak jak my Polacy jeszcze Polskę, prawda? Chociaż Niemiec też może zaśpiewać, jeśli by chciał, niepodległej Polski. I tak było. Noch ist Polen, ist verloren. To się rozpowszechniło po powstaniu listopadowym. Otóż po zakończeniu przez braci Ukraińców, my Polacy zaśpiewaliśmy, ale w duchu naszym polskim, odnosząc się do nich, wasza Ukraina i za waszą swobodę. Daliśmy wyraz, że gdyby im się coś stało, to my też jesteśmy gotowi duszu tiło położyć za waszą ukraińską. Czyli mówiąc krótko, ukraińską wolność, czyli mówiąc krótko, nas wszystkich. Ja bym, nawiązując do twojej wypowiedzi, unikał, że tak się wyrażę, argumentów natury moralno emocjonalnych w podejmowaniu decyzji politycznych. One trafiają do pewnego segmentu narodu polskiego i to powiedziałbym segmentu raczej będącego znaczną mniejszością, ale chyba jednak mniejszością. I po pierwsze, polityka powinna jednak być polityką kierującą się takim pojęciem jak racja stanu oraz interes narodowy. W naszym interesie jest to, że nasi wschodni sąsiedzi leżący między nami a Rosją są rzeczywiście odrębni i rzeczywiście niepodlegli. Samostyjni. Ale czy także Białorusi przecież, prawda? Co jednak nie znaczy, że poparcie to musi wynikać z haseł romantyzmu, które niezależnie od tego, jak wielka była to epoka w dziejach naszej kultury i jak wiele ona zostawiła, nie może być jednak miarą polityki, zwłaszcza polityki masowej, także dlatego, że ludzie nie mogą być wyłącznie romantykami kierującymi się hasłem za wolność naszą i waszą, ale ludzie są także ludźmi kierującymi się interesem własnym, tak? I tutaj argumenty na charakterze, powiedzmy, geopolitycznym znacznie bardziej i właśnie racjonalne, i właśnie pozbawione może pewnego romantycznego patetyzmu, uważam, znacznie bardziej się nadają, zwłaszcza, że musimy też już, biorąc pod uwagę wzrost czysto taktyczny, przez minione 23 lata nic tak bardziej nie opluwano w Polsce, jak polskiej tradycji niepodległościowej i właśnie romantycznej, w gruncie rzeczy. Mm-hmm. I to opluwano na różnych poziomach. Nie mówię tutaj tylko o śmieciach w rodzaju Urbana czy Palikota, ale w bardzo różny sposób, można powiedzieć. Najgroźniejszy był zawaluowany. I jednocześnie tą tradycję jakby wypierano z powszechnego nauczania, ze szkolnictwa. 10 lat byłem nauczycielem w szkole i miałem okazję ten proces obserwować. Zresztą straciłem pracę w oświacie warszawskiej także dlatego, że ten proces krytykowałem. I był to proces świadomy, może nie świadomy na poziomie, powiedzmy, poszczególnego dyrektora szkoły, czy jakieś tam nauczycielki, ale na poziomie ludzi, którzy, powiedzmy, rządzą, kierują tą oświatą, bezsprzecznie tak. I tutaj to proces, który się toczył niezależnie od tego, kto był ministrem, tak? To w gruncie rzeczy nie wyłącznie od woli ministrów zależy. Wiadomo, że w naszym kraju wiceprezydentem przez te minione 20 parę lat był Adam Michnik, prawda? I to na Czerskiej należy zwracać. Płynęły zalecenia, tak? Płynęły zalecenia, płynęły jakby to powiedzieć wskazówki, które przekuwano potem, najgorsze, przekuwano je w język rozporządzeń czy język skreśleń z listy lektur czegoś tam, tak? Pozwól, Tomku, że zilustruję swoje. W związku z tym jedno tylko zdanie. W związku z tym będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy już pewnych rzeczy nie przeczytali, już na pewne rzeczy są głusi. Natomiast na język interesu, czy chcesz mieć na wschodzie
jednego wielkiego, nielubiącego cię i mogącego cię wziąć za mordę sąsiada, przez którego będziesz płacił drożej za gaz, czy chcesz mieć kilku, z którymi możliwa jest gra, i odpowiedz sobie sam, czy nawet lepsi są pogrobowcy Bandery w Kijowie, czy statki z rosyjską banderą na Bugu, pilnujące granicy. Proszę. No, ważkie pytanie. Ja tak chciałem między wierszami, troszeczkę wskakując, zilustrować twoje słowa zaleceniem ministerialnym, aby powstanie listopadowe wziąć na jednej lekcji ze styczniowym. Wtedy dodałem, a najlepiej wcale. Chodziło o to, żeby się uczniom pomyliło, co się poniekąd udało, bo przed maturą człowiek nie był w stanie określić, które powstanie było najpierw, a które później. A sądząc, że styczeń jest przed listopadem, no ułożył je w tej kolejności i dostał dwóje. Także dwója, pamiętajmy, dzisiaj wcale nie deprymuje, można przejść. A czy jest to najgorszy z możliwych stopni? Bo to znaczy, że jest niereformowalny i nawet nie warto go do powtórki kierować. No ale wróćmy do naszych rozważań. Dodałbym jeszcze jeden czynnik, mianowicie właśnie na prośbę grupy Polaków uczestniczących w demonstracjach, w manifestacji na Majdanie, zaczęły znikać flagi banderowskie. Oni odnieśli, że to jednak Polaków razi, że to się jeszcze wiąże, co bardzo zdziwiło zresztą Ukraińców, bo oni mówią, jak to? To przecież to była ta sama armia, co wasza armia krajowa. Ja mówię, no tak, ale jej się to zdarzyło wdepnąć w ludobójstwo i to ludobójstwo bynajmniej nie jakieś takie przypadkowe. W związku z tym, póki tej sprawy nie rozsądzimy, to byłoby nam milej, i żeby one nie przynajmniej nie ilustrowały tych spotkań. No prawy sektor, wiadomo, się tam nawrócić nie da, ale generalnie zaczęły znikać flagi partyjne, bo jest to flaga partyjna, a pojawiały się flagi Tatarów krymskich, białoruska, ba, Litwa, w dużych ilościach Litwa, co, jak wiemy, bardzo zirytowało Putina, że tu przeszkoleni agenci z Litwy oddał część Rzeczpospolitej, tak szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, czy o tym wiedział, czy nie należałoby go jakoś o tym poinformować, ale odżyły wszystkie cztery narody, a zważywszy, że Łotwa i Estonia myśli podobnie, no to w zasadzie mamy komplet. Dwie uwagi do tego. Oczywiście ja się w pełni zgadzam, to jest też zgodne z moim jakby doświadczeniem z wizyt na Ukrainie i w Kijowie, i na Ukrainie Środkowej, że tam tradycja UPA jest tradycją przede wszystkim antysowiecką, a świadomość zbrodni na ludności polskiej jest nieznana. I to jest rzecz, to jest oczywiście też trochę wyzwanie dla polskiej polityki historycznej, bo kto nam, przepraszam bardzo, kto nam przez 23 lata bronił wydanie, nie wiem, Białej Księgi, czy materiałów na ten temat udokumentowanych w języku ukraińskim, mówię o wydawnictwie źródłowym, poważnym, a nie propagandowym, prawda? No ale to już jest inna historia. Natomiast ja bym przestrzegał przed taką możliwością, że wszystko da się ujednolicić. Jeżeli utrzymają się państwa niepodległe, ukraińskie, białoruskie, czy polskie, to znaczy ja akurat uważam, że Łukaszenko w sensie instytucji państwowych, to on paradoksalnie był moment, w którym on tych instytucji państwowych białoruskich bronił. Bo proszę sobie wyobrazić, że zostaje 15 lat temu wybrany jakiś rusofilski, demokratyczny, zaznaczam, ale rusofilski przeciwnik Łukaszenki, na przykład Kazulin. To co by było? Obłastie. Prawda? A Łukaszenko we własnym interesie zachowuje odrębność państwa przynajmniej, co jest wbrew pozorom ważne bardzo, bo państwo wytwarza poczucie odrębności we wszystkich innych dziedzinach. Także tutaj bym tego Łukaszenki tak nie przekreślał, tylko dlatego, że nie jest demokratyczny. Pomijając już to, że tradycja polityczna, którą wymieniłeś, z którą jestem związany, nie była ortodoksyjnie demokratyczna. Można powiedzieć, ja nie jestem żadnym ultrasem demokracji, żeby to jasno zabrzmiało. Natomiast druga rzecz. Nie da się ujednolicić tradycji historycznej. Jest to nawet niezbędne. Mówimy o budowie dobrosąsiedzkich stosunków między niepodległymi państwami, a nie mówimy o budowie imperium. Gdybyśmy myśleli o budowie imperium, to ono potrzebuje wspólnej formuły ideologicznej i wtedy historia musi być jakoś ujednolicona, tak, żeby tutaj wskazać na pewne wspólne elementy. Natomiast myślę, że zawsze będzie tak, że bohaterami dla nas będą Orlęta Lwowskie, a dla nich strzelcy Siczowi. I to jest nie do przeskoczenia i jest bez sensu, żeby to ujednolicać, bo się nie da. Wystarczy szacunek. Bo się nie da. Tak, wystarczy zrozumieć, że jesteśmy odrębni, mamy swoich bohaterów, swoje
oceny historyczne, prawda, i żebyśmy się tylko zgadzali co do faktów, to już będzie dobrze, niezależnie od tego, że i tych wspólnych elementów tutaj można byłoby bardzo dużo znaleźć i myślę, że na propagandę historyczną będzie ich wystarczająco dużo, jeżeli nasze państwo będzie kiedykolwiek chciało ją robić, tak? Natomiast nie da się pewnych rzeczy sprowadzić. To jest oczywiste, że musimy żądać na przykład, żeby potępili zbrodnie wojenne na ludności polskiej, jak i dokonała UPA, ale przecież nigdy nie potępią UPA jako takiego, tak? Tak. Jak się wyraził pewien żołnierz Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, który potem był zaangażowany w dialog polsko-ukraiński, to on doskonale rozumie, że oni UPA nie potępią, bo to jest ich ułan na koniu. I to jest niestety prawda, więc zachowajmy tutaj odrobinę zdrowego realizmu. Tak, przy tym muszę tu się z tobą też zgodzić z jednym, że myśmy przywykli do stereotypu UPA. I mało kto sobie zadał trud w ogóle poczytanie czegoś głębiej. Że przede wszystkim było kilka organizacji o tej nazwie, a pierwotna, prawda, UPA Borowecia, czyli tak zwana Sicz Poleska, była tak skonstruowana właśnie jak Armia Krajowa. I ta nazwa została troszeczkę właściwie ukradziona przez formacje polityczne. Ale problemem nie jest teraz UPA Borowiec, tylko problemem jest 150 tysięcy polskich trupów, tak? Także, których nie on robił. Raczej, wiadomo, co jest problemem, tak, także już nie ma co w tej chwili. Ale muszę ci powiedzieć, że odegrało ogromną rolę w dialogu z Ukraińcami, przynajmniej z nauczycielami ukraińskimi, kiedyśmy wymienili 15 tysięcy Ukraińców zamordowanych przez UPA za to, że chronili Polaków, stanęli w ich obronie i nie chcieli ich wydać na Dobrze, przykład. Słuchaj, jedna wieś nie wydała Polaków i ją zniszczono. Ja tu będę adwokatus diaboli. Co było, reprezentowało naród ukraiński w II wojnie światowej? Czy kilkaset, tam 2 miliony z hakiem żołnierzy Armii Czerwonej? Nie. Bo oni budowali Stalina. Czy ci żołnierze narodowości ukraińskiej, którzy byli w armii polskiej, na przykład zginęli pod Monte Cassino, tam jakieś jednostki były? Nie. Ponieważ oni reprezentowali, albo byli na drodze do polonizacji, albo reprezentowali najwyżej możliwość posiadania autonomii kulturalnej w województwie lwowskim i tarnopolskim. Oczywiście powinniśmy przypominać takich ludzi, tak? Ale Lech Kaczyński odsłonił pomnik Fedorenki, to był prawosławny Ukrainiec, prawosławny kapelan Wojska Polskiego zamordowany w Katyniu. Tak? Jego pomnik jest na Pradze i Kaczyński go odsłonił i zrobił bardzo dobrze, bo należy nawiązywać. Trzej synowie Fedorenki zginęli jako żołnierze Wojska Polskiego i przecież zginęli jako Polacy, prawda? Dołożyli się do polskiego Formacjach wysiłku. Formacjach polskich. Tak. W związku z czym też nie. Czy ci Ukraińcy, którzy ratowali swoich sąsiadów z różnych przyczyn, bo ich na przykład lubili, no też nie, bo nie reprezentowali opcji politycznej, tak? Ale reprezentowali opcję ludzką. Tak, ale mówimy o polityce, tak? Nie mówimy o, powiedzmy sobie, tutaj czymś innym w tej chwili. Nie mieszajmy języków. W związku z czym jedynym silnym reprezentantem, oczywiście były inne kierunki polityczne poza integralnym nacjonalizmem, na przykład tam petlurowcy, ale oni byli na emigracji, a tutaj na ziemiach ukraińskich było ich tyle, co kot napłakał, tak? Mieli silny ośrodek w Paryżu. I gdzieś tam jeszcze. Także, wiesz, realnym, można powiedzieć, reprezentantem, i jest to dlatego tak trudne, wiesz, w dyskusjach, realnym reprezentantem ich podczas II wojny światowej była UPA, tylko i wyłącznie, niestety, tak? I to też będzie na pewno rzecz, która będzie te stosunki obciążać, ale gdy mówimy o polityce, to jasno trzeba powiedzieć jedno. Trzeba sobie powiedzieć, kto jest wrogiem. Wrogiem dla nas jest imperializm rosyjski, w związku z czym każdy przeciwnik imperializmu rosyjskiego, czy moskiewskiego na tym etapie może być dla nas sojusznikiem i to jest istotne, a można powiedzieć tradycje Rzeczpospolitej, wszystkie inne takie sprawy jednak w drugiej kolejności. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. No, zbliżamy się już powoli do zakończenia, ale jeszcze nam tu parę minut zostaje. Poświęćmy je zatem Tatarom krymskim. Tatarzy są w zasadzie jedynym rdzennym narodem tego półwyspu, chociaż na nim zamieszkiwało, jak naliczyłem, około 11 innych narodów, łącznie z Grekami, którzy przecież zakładali pierwsze faktorie. Goci do 17 wieku. Goci dożyli, tak, no jeszcze w 17, no tak, z poślizgiem, jeszcze nawet język gocki się zachował w zapisie, więc nawet flagę im wymyślono, tym gotom krymskim. Problem jest taki, że Tatarów, króciutko przypomnę, Tatarzy wskrzesili swoją republikę 27 listopada 1917 roku. Potrafili się utrzymać do 20 roku, a głównodowodzącym armii tatarskiej w 19 roku był Maciej Sulkiewicz,
jeden z polskich, Aleksander, przepraszam, Aleksander Sulkiewicz, Maciej to przyjaciel Piłsudskiego, czy odwrotnie? Odwrotnie, Maciej, bo Aleksander zginął w Legionach. Aleksander zginął w Legionach, to słynny Kizia. A to był Maciej, głównodowodzący muzułmańskiego korpusu na froncie wschodnim. Także ogromny wkład Tatarów Rzeczpospolitej, Tatarów polskich i litewskich w odbudowę tego Krymu. I potem katastrofa roku 44-45, kiedy za postawę niektórych Tatarów, którzy przyjęli kolektywizację, czy w ogóle wprowadzanie komunizmu za coś złego, stanęli po stronie Niemców i cały naród ukarano przesiedleniem do Fergany. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że te wydarzenia każą nam wspomnieć o jeszcze jednym narodzie, mianowicie o narodzie rosyjskim. Czy jakieś jego elementy bardziej świadome nie zrozumieją, że imperializm może szkodzić także narodowi rosyjskiemu? Głównie jemu szkodzi. Jakieś istnieją już takie środowiska, mówię to o szkole Aleksieja Szyropajewa, autora znanej książki Tiurma Naroda, czyli więzienie narodu rosyjskiego, on ocenia Imperium Moskiewskie jako więzienie narodu rosyjskiego. Istnieją etnonacjonaliści, czyli przeciwnicy imperium z punktu widzenia narodowych Rosjan. Tak. I być może te wydarzenia zgalwanizują w jakiś sposób ich, a przynajmniej no, dadzą im dodatkowy materiał do przemyśleń. O tym też trzeba pamiętać. Tutaj dodam, że Tatarzy krymscy rozpoczęli wielki egzodus, pozbierano dość dużą ilość pieniędzy i zaczęli powrót. I finansowany jest powrót, około 250 tysięcy do dzisiaj mieszka. Odzyskują jakieś skrawki niezagospodarowane, gdzie budują dość no, biedne, ale jednak solidne domy. Ja oglądałem takie osady. Organizacja Narodów Zjednoczonych to wspierała. I co najważniejsze, jak ja ich pytałem, jakie macie szanse przy 3 milionach Rosjan? No, oni mówią, Rosjanie, raz twarajce w alkoholie, a u nas 7 synów w rodzinie, czy 7 dzieci. I powoli się to zmienia. I Tatarzy mają tutaj najwięcej chyba w sumie, największe prawo moralne, żeby mieć cokolwiek do powiedzenia. No, bardzo chętnie byśmy Państwu puścili jakąś pieśń tatarską, ale jest bardzo trudno ją znaleźć. Mój realizator tutaj, wspaniały Michał, no, rozkłada ręce, że nie znajdzie, ale obiecuję Państwu, że następne spotkanie zaczniemy od hymnu Tatarów, Tatarów Wołżańskich, ale i Tatarów Krymskich, który łączy w sobie dwie wspaniałe rzeczy, mianowicie język, bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, i poczucie wspólnoty. Wspólnoty, która na wschodzie jest głęboko zakorzeniona, przede wszystkim w rodzinach. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję bardzo. Do spotkania. Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl. Witam bardzo.